nadzieję, że za Wami miły czas podczas sesji do Vivy. Zastanawiałem się, czy jak rano zadzwonił budzik, to któraś z Was się stresowała? Ja. Pierwsze takie doświadczenie? No tak, tak, pierwsze. Ale jednak udało się mamę przekonać, żeby te zdjęcia pamiątkowe mieć. Co zdecydowało? To jest niesamowite wydarzenie po wielu przeżyciach, które też mama miała związanych ze swoją chorobą i też wielu różnych wydarzeniach w jej życiu. Myślę, że będzie to taka miła i fajna pamiątka na przyszłość. Mama raczej lubi być z tyłu, nigdy się nie pokazywała publicznie, więc dla niej to jest nowość i widzę, że jest lekko zestresowana, żeby nie powiedzieć, że bardzo. Na tych zdjęciach będzie widać tylko miłość, to mogę zagwarantować, ale zapytałem o ten stres, bo faktycznie za Wami wiele też tych trudniejszych momentów. Zastanawiam się, czy dzisiaj towarzyszy Wam stres, czy temat zdrowia determinuje Wasze spotkania? Może nie determinuje, ale jest taka, to na pewno zostaje z człowiekiem. Od tego się nie da uciec. To się przypomina i ten stres narasta w momencie, kiedy zbliżają się badania kontrolne. Z upływem czasu oczywiście jest coraz lepiej, ale no mama powie ze swojego doświadczenia, no jak są badania kontrolne, no to jest, no oczywiście, jakie masz emocje. Tak, że jest stres. Można się przyzwyczaić już tak z tym. Ale gdybyśmy mogli na przykład powiedzieć, ten czas choroby, tej walki o zdrowie, jaka to jest lekcja dla Was, dla Pani? O, życia. O czym? No, życia. Nie płacz. Nie płacz, bo ładny makijaż. A to chyba jest najlepsza odpowiedź na to, jak silne są to cały czas emocje. Człowiek wtedy po prostu każdy moment, każdą chwilę bardziej docenia, o to w tym chodzi? Oczywiście, jak najbardziej. Tak, bo człowiek dostrzega takie momenty, których wcześniej nie dostrzegał, bo ciągle jest zabiegany, ciągle musi załatwić 155 rzeczy, zawsze nie ma czasu i tak dalej. Dużo też się zmieniło od momentu, kiedy pojawił się mój syn, wnuczek, więc myślę, że też ja widzę jako mama, że moja mama, babcia inaczej też do wszystkiego podchodzi, jakby przelewa tą miłość i jest zupełnie inaczej też zaangażowana, bo wcześniej też wiele historii nam umykało, między innymi też przez chorobę, ale to jest niesamowita lekcja takiej pokory i przewartościowania sobie życia, a właściwie może nie życia też, ale priorytetów w życiu. No i teraz tym bardziej, że już jestem na emeryturze, jest więcej czasu. Mhm. Także staramy się go wykorzystywać razem, wspólnie. Takie jedno zdanie, które mi zawsze przychodzi na myśl, jak rozmawiamy o tym, co mama przeszła, ja też, to przypomina mi się zdanie jednego z lekarzy, który na początku jeszcze prowadził mamę, bo zachorowała, no, kiedy ja miałam 7 lat. Oczywiście dawał jej tą otuchę, żeby walczyła i tak dalej, wtedy była jedną z pierwszych, z najmłodszych, bym powiedziała, pacjentek. Ale tak sobie wspominamy i mówimy, że zyskała 20, a nawet więcej, 30 lat dodatkowego życia.